Zera i Omer spędzili dwie noce sam na sam w domu Leili. Teraz muszą wrócić do rezydencji. W 218 odcinku Więźnia Miłości rodzina będzie przygotowywać się do świętowania rocznicy śluby Ajze i Nihata. Sprawdź, co się wydarzy w 218 odcinku serialu Więzień Miłości. Zera, Hazal Subasi i Omer Erkan Merik spędzili dwie noce w domu Leili, Berna Ućka Leler. Z kolei Metap, Gozde Gurkan, nie może ścierpieć, że Beton ma przed nią jakieś tajemnice. Zastanawia się, z kim mężczyzna się spotyka. W 218 odcinku serialu Więzień Miłości Zera dostaje informację, że Leila wraca, musi razem z Omerem opuścić dom. Metap odczytuje romantyczne SMS-y, które dostaje Beton. Postanawia sprawdzić, z kim spotyka się jej współpracownik. Muzejen, Fatma Karanfil, przeprasza się z Zerą, Cevray, Nezliją Ganeide, przygotowuje wszystko na uroczystą kolację z okazji rocznicy ślubu Nihata Eykut Igdeli i Ajze, Yaprak Durmaz. Nihat kupuje z tej okazji pierścionek, ale gdzieś go Zoe rusza. Więzień Miłości odcinek 218 we wtorek, 14 stycznia 2020 roku o godzina 17:10 w TVP2. Sprawdź program TV.